Cześć, znacie Ayrtona Sennę? Na pewno, ale czy wiecie, jak przebiegała jego przygoda w F1? Jeśli nie do końca, to dziś macie okazję to zmienić. Zapraszam. Ayrton Senna da Silva urodził się 21 marca 1960 roku w brazylijskim São Paulo. Zmarł 1 maja 1994 w Bolonii. Przez wielu uważany za najlepszego kierowcę wyścigowego w historii, trzykrotny mistrz świata Formuły 1. Wystartował w 160 Grand Prix, zdobył 610 punktów, 81 razy stawał na podium, a 41 razy na najwyższym jego stopniu. 65 razy zdobył pole position. Jeździł w zespołach takich jak Tolman, Lotus, McLaren i Williams. Ojciec Ayrtona zaszczepił w nim pasję do go-kartów bardzo szybko, bo chłopiec miał zaledwie 4 lata, kiedy pierwszy raz zasiadł za kierownicą. W wieku 13 lat zaczął regularnie się ścigać. W 1977 roku Ayrton wygrał kartingowe Mistrzostwa Ameryki Południowej, a rok później udało mu się obronić ten tytuł. W latach 1978-1981 zdobywał go-kartowe Mistrzostwo Brazylii. Dwukrotnie był też wicemistrzem świata w kartingu w latach 1979-1980. W 1981 roku postanowił przenieść się do Europy i rozpoczął starty w brytyjskiej formule Ford 1600, którą wygrał. Przyjął także nazwisko rodowe matki, Senna. W 1982 ścigał się w europejskiej i brytyjskiej formule Ford 2000. Obu odniósł zwycięstwo. W 1893 walczył w brytyjskiej Formule 3 o zapewnienie sobie miejsca w zespole Tolman startującym w Formule 1. Ayrton wywalczył miejsce w zespole Tolman na rok 1984. Swój debiutancki sezon w Królowej Sportów Motorowych zakończył na 9. pozycji. Błysnął umiejętnościami jazdy w deszczu podczas Grand Prix Monaco, gdzie startując z 13. pozycji zajął finalnie 2. miejsce w przerwanym wyścigu. Na podium stawał jeszcze dwukrotnie, zdobywając 3. miejsce w Grand Prix Wielkiej Brytanii i Portugalii. W sezonie 1985 Senna związał się z zespołem Lotus. Tolman ukarał Brazylijczyka absencją na 2 wyścigi, ponieważ negocjacje dotyczące kontraktu z nową ekipą były potajemne. Na koniec sezonu 85 Ayrton zajął 4. pozycję w klasyfikacji generalnej. W deszczowym Grand Prix Portugalii udało mu się odnieść pierwsze zwycięstwo w F1, a drugie dopisał do swojego dorobku już przy okazji Grand Prix Belgii. Rok 1986 nie był zbyt przełomowy dla Brazylijczyka, który ponownie uplasował się na 4. miejscu wśród kierowców, znów wygrywając 2 wyścigi, tym razem Grand Prix Hiszpanii i USA. Taką samą ilość wygranych Ayrton osiągnął zresztą w 1987 roku. Ale aż 9 wyścigów ukończonych na podium pozwoliło mu wspiąć się na 3. miejsce na koniec swojego ostatniego sezonu z Lotusem. Przenosiny do McLarena okazały się strzałem w dziesiątkę dla Senny, ponieważ stajnia kompletnie zdominowała mistrzostwa, wygrywając 15 z 16 wyścigów. Ayrton wygrał 8 z nich, pokonując w rywalizacji o tytuł swojego zespołowego partnera Alana Prosta. Niestety w 1989 nie udało się powtórzyć tego sukcesu i mistrzostwo trafiło w ręce Prosta. Wciąż jednak Ayrton zdołał wygrać 6 wyścigów, a na pole position nie stał jedynie 3 razy. Do historii przeszło Grand Prix Japonii, podczas którego miała miejsce kolizja z udziałem obu kierowców McLarena. Prost wycofał się wtedy z wyścigu, a Senna ominął szykanę i został zdyskwalifikowany i zawieszony na 6 miesięcy. Zderzenie obu kierowców miało miejsce również w 1990 roku, w tej samej części toru Suzuka. Tym razem to Ayrton spowodował wypadek, na skutek którego on i Prost musieli przedwcześnie zakończyć zawody. Finalnie Senna zdobył swój drugi tytuł z przewagą 7 oczek. W 1991 roku Ayrton wygrał mistrzostwa 3. i ostatni raz, zgarniając 23 punkty więcej niż Nigel Mansell. W tym samym roku legendarny kierowca odniósł pierwsze zwycięstwo w Grand Prix Brazylii, które kosztowało go bardzo dużo wysiłku. W końcówce w bolidzie Senny zacięła się skrzynia, pozostawiając mu do dyspozycji jedynie 6. bieg. Ostatnie kółka były tak wyczerpujące dla Ayrtona, że na okrążeniu zjazdowym zemdlał.
1992 to rok dużych problemów McLarena przy jednoczesnej dominacji ekipy Williams-Renault. Senna wycofał się z 7 wyścigów na koniec sezonu, ustępując w klasyfikacji generalnej obu kierowcom Williamsa, a także młodemu Michaelowi Schumacherowi. Brazylijczyk zaczął myśleć o porzuceniu F1, ale zgodził się na kolejny kontrakt z McLarenem. W 1993 roku Ayrton został wicemistrzem, wygrywając 5 razy, a ustępując jedynie Alanowi Prostowi, który powrócił do F1 po roku przerwy, znajdując fotel w Williamsie. W tym samym roku Senna szósty raz wygrał Grand Prix Monaco, co do dzisiaj jest rekordem wszechczasów. Do historii przeszedł również wyścig o Grand Prix Europy na torze Donington Park, gdzie w deszczowym wyścigu Brazylijczyk kompletnie zdominował stawkę, dublując wszystkich poza Grahamem Hillem. Zwycięstwo w Grand Prix Australii było 41. i ostatnim, jakie odniósł. Sennie udało się przenieść do dominującego w ostatnim czasie Williamsa, więc jego nadzieje na czwarty tytuł mistrzowski były całkiem spore. Niestety od sezonu 1994 zabronione zostało wykorzystywanie aktywnego zawieszenia i kontroli trakcji, co wcześniej dawało tak dużą przewagę nowej ekipie Ayrtona. Wprawdzie w pierwszych trzech wyścigach sezonu wywalczył on pole position, ale nie ukończył żadnego z nich. Tym trzecim było pamiętne Grand Prix San Marino. Cały majowy weekend na torze Imola do dziś wzbudza ogromne kontrowersje. Już w piątek miało miejsce niebezpieczne zdarzenie z udziałem Rubensa Barrichello. W sobotnich kwalifikacjach austriacki kierowca Roland Ratzenberg uległ śmiertelnemu wypadkowi. To wywołało burzę dotyczącą bezpieczeństwa w Formule 1. W niedzielnym wyścigu Ayrton Senna pojechał prosto w długim łuku tamburello i wjechał w ścianę. Jego bolid roztrzaskał się, a ekipa ratowników zabrała go do szpitala w Bolonii. O 18:40 1 maja 1994 roku ogłoszono całemu światu śmierć wielkiego Ayrtona Senny. Wyrok w sprawie założonej po tym wypadku zapadł dopiero w 2007 roku. Werdykt brzmiał następująco. Ustalono, że wypadek został spowodowany awarią kolumny kierowniczej. Awaria ta była efektem źle zaprojektowanych i źle skonstruowanych modyfikacji. Odpowiedzialność za to spada na Patricka Heda, winnego pominiętej kontroli. Śmierć Ayrtona Senny została odebrana przez fanów jako tragedia narodowa. Brazylijski rząd ogłosił 3-dniową żałobę. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 5 maja 1994 roku na cmentarzu w São Paulo. Uczestniczyli w niej m.in. prezydent Brazylii, Alain Prost, szef Brazylijskiej Federacji Motorowej oraz tłumy fanów mistrza. Senna to niekwestionowana legenda. Kto wie, jakie wyniki mógł jeszcze osiągnąć? Uważacie, że Ayrton jest najlepszym zawodnikiem Formuły 1 w historii? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie również o zostawieniu subskrypcji. Dziękuję za wytrwanie do końca. Trzymajcie się. Cześć.